Witajcie moi drodzy, nazywam się Kamila Rogozińska i chciałam się z wami podzielić takim budującym mnie bardzo świadectwem, takim mocnym dla mnie. I mam w sercu, że kogoś z was słuchających tam to też dotknie i poruszy i może coś zmienić w kogoś sercu. Chcę tu mówić o dwóch aspektach, które usłyszałam będąc ostatnio z rodziną w Kościele Mocy w niedzielę. Na nabożeństwie Agata mówiła bardzo dużo, ale dotknęły mnie takie dwie rzeczy. Pierwsza to było, w jakiś sposób szatan jest w stanie się dojechać. Czy poprzez dzieci? I właśnie w moim przypadku ten szmaciarz tak mnie dojeżdżał zawsze. Bo kiedy przyszły jakiekolwiek opresje na mojego syna wcześniej, czy nawet na moją córkę, to podawałam dzieciom leki. Jakoś się nie czułam, szukałam w sobie tej siły o modlitwę o dzieci, zamiast oddać to Bogu. I po przyjeździe tutaj z powrotem do domu, do Niemiec, przyszły właśnie opresje na moje dzieci. Zaczęło się od mojej córki Wiktorii. Wróciliśmy w nocy z niedzieli na poniedziałek, a raczej to już był poniedziałek w nocy. I mieliśmy zaplanowaną wizytę z Wiktorią na szczepienie. I u Wiktorii wyszły krostki w miejscach intymnych i stany grzybiczne w buzi. Było mi wstyd, bo wiedziałam, że dbam o Wiktorię najlepiej jak potrafię. Że jest myta, używana jest maść. I było mi wstyd przed tą lekarką. Jednak przyjęłam to, przypisała lek. Pojechałam, odebrałam ten lek z apteki. Jednak miałam w sercu, że ja swoim dzieciom nie podam leków. Przyjechałam do domu, pomodliłam się o Wiktorię i ogłosiłam pełne zdrowie. Nieważne co widzę, ale wiem, że jest zdrowa. Przy następnym przewijaniu pieluchy u Wiktorii żadnej krostki już nie było. Jednak stany grzybiczne w buzi jeszcze nadal były, na które wcześniej podawałam lek. Mój mąż spytał, gdzie on jest. Ja szczerze nie wiedziałam, gdzie jest, ale powiedziałam mu, że pomodliłam się już o nią i że Wiktoria jest zdrowa. Następnego dnia u Wiktorii nie było już żadnych śladów chorobowych, ani jednego, ani drugiego symptomu. Opresja przeszła na mojego syna. Poprzez to, że puściłam go na dwór i nie wiedziałam, że będzie wracał na hulajnodze dosyć szybką prędkością z papą do domu, miał zacięłą kurtkę. Przyjeżdżając do domu, widać było, że mega jest słaby i łapie go takie silne przeziębienie, bo było widać po nim od razu. Jednak nie podałam mu żadnego leku. Wykąpałam go w ciepłej wodzie, pomodliłam się o niego, dałam mu ciepłe mleko z miodem i witaminę C i nie dotykały mnie żadne jakieś jego symptomy, jak on wygląda, czy że kicha, czy że słabo wyglądał, czy słabo się czuł. Ogłosiłam, że jest zdrowy i to po prostu przyjęłam, że jest zdrowy. Ze względu na to, że wiem, że zaczynają się dziać u mnie w domu i w moim sercu i w mojej głowie wielkie rzeczy, opresje przeszły na mnie. I jednego dnia, to chyba był wtorek już, miałam bardzo silne bóle głowy i krwotoki w ciągu całego dnia. Jednak rano rozmawiałam z jedną siostrą z Kościoła Mocy. Pomodliła się o prawidłową miesiączkę i przestałam się na tym skupiać. Ale bóle głowy nie dawały mi w ogóle spokoju. Koło chyba popołudnia były już tak silne i powodowały u mnie zawroty głowy, mdłości, że mówię, nie, jeszcze chwila i wezmę tabletkę. Po czym przypomniały mi się słowa Agaty na nabożeństwie, że ten szmaciarz walczy 15 rund. I w tym momencie mówię, okej, chcesz walczyć, szmaciarzu?
Nie ma problemu. Będziemy walczyć te 15 rund. Wieczorem, gdy tak w sercu miałam, okej, jest już koniec, to w modlitwie go znokautowałam. Powiedziałam mu, że go nokautuję, że musi już odejść. I tak się stało. Jednak przez skupienie się na silnym bólu głowy nie zwróciłam uwagi na to, że w ciągu tego dnia miałam bardzo, bardzo silne krwawienie. To były wręcz krwotoki. Na wieczór byłam już tak słaba, że nie byłam w stanie wykąpać swojej córki. Nie byłam w stanie nawet siebie umyć. Ledwo stałam na nogach, słaniałam się. I w duchu przyszło mi, wiadomo, taka informacja, że ten szmaciarz ma w planie, że jeśli czegoś z tym nie zrobię teraz, to tej nocy się wykrwawię. Bo w ciągu pół godziny potrafiłam stracić ponad pół litra krwi. W tym momencie mówię, no, powiedziałam tacie tak prosto z serca, tato, nie mam siły już się modlić. Jestem bardzo zmęczona. Fizycznie nie jestem w stanie. Przyszedł mi pomysł do głowy, że mam się odezwać do... mam zobaczyć, kto jest dostępny, żeby się o mnie modlić na Facebooku. Osoba, do której chciałam się odezwać, była niedostępna. Zobaczyłam dostępność Agaty Carońskiej. Jednak jakoś nie umiałam przełamać jakiejś tam blokady, żeby się odezwać. Ale słabam coraz bardziej i wiedziałam, że muszę coś zrobić z tym już. Zobaczyłam Basię Rosłoniec, że jest dostępna. Poprosiłam o modlitwę. Przyjęłam uzdrowienie z automatu. I to wszystko właśnie w ciągu chwili, kiedy przyjęłam to uzdrowienie, wszystko się unormowało. Miesiączka się unormowała. Jestem w pełni zdrowa. I cieszę się z tego. A wiem, że ataki były dlatego, ponieważ w moim domu dzieją się cudowne rzeczy. I w sercu mam większe plany na ewangelizację Niemiec na dworcu w Berlinie. No, ale tym chciałam się z wami podzielić, że czasami denerwujemy się, dlaczego nie odchodzi ten szmaciarz po pierwszej modlitwie. On nas tylko straszy jakimiś tam symptomami. Zdrowi jesteśmy i o tym musimy pamiętać. A czasami musimy temu szmaciarzowi pokazać, że jeśli chce się z nami bawić przez 15 rund, to i tak go znokautujemy. Pozdrawiam was serdecznie. Amen.